Proszę państwa, no zimny ruski czekista Putin bezprzykładny atak na Polskę przedsiębrał i to od kiedy? W okresie nirwany, kiedy cały nasz nieszczęśliwy kraj pogrążony jest w nirwanie. To może wyjaśnia, że Rosja, tam jest inny kalendarz, tam jest kalendarz juliański, u nas gregoriański. Kalendarz juliański został wymyślony przez Juliusza Cezara, a ponieważ zmieniony został przez papieża Grzegorza, ale już po odłączeniu się Kościoła prawosławnego, no to Kościół prawosławny nie uznał kalendarza gregoriańskiego, gdzież by tam uznał, no i nadal obowiązuje tak zwany ruski rok, bo ten jest to przesunięcie prawie o 2 tygodnie z uwagi na to, że nie ma tam roku przestępnego. No i proszę państwa, w Rosji nirwana trochę zresztą krótsza, dopiero nadchodzi, bo to będzie Boże Narodzenie mniej więcej w tym czasie, kiedy u nas trzech króli, których pan Ryszard Petru naliczył aż 6, jak mu się dwoiło w oczach. No i proszę państwa, Putin, co Putin powiedział? Ano Putin powiedział, zimny ruski czekista, że Polska kolaborowała z Hitlerem. No, najlepszym wyrazem tej kolaboracji to był atak Hitlera na Polskę, bo to rzeczywiście miało to związek. Niemcy byli z Polską w ten sposób związani. No i przy okazji nawymyślał ambasadorowi Lipskiemu, że był antysemitą i ukrytym sobie to żercą. No i proszę państwa, to tak w pierwszej kolejności pozwala oczywiście odwrócić uwagę od paktu Ribbentrop-Mołotow, bo zimny ruski czekista twierdzi, że to pakt monachijski był taką przyczyną wojny, ale to chyba nieprawda, dlatego że pakt monachijski z 1938 roku był, przynajmniej Hitler tak udawał, że była to korekta traktatu wersalskiego polegająca na tym, żeby wyeliminować z niego wszystkie krzywdy, jakich Niemcy na skutek tego traktatu doznały. Tymczasem pakt Ribbentrop, ale jeszcze wszystko w ramach traktatu wersalskiego, czego doskonałą ilustracją i dowodem było to, że pakt monachijski został zaaprobowany przez Wielką Brytanię i Francję, a więc gwarantki porządku wersalskiego. Tymczasem pakt Ribbentrop-Mołotow, którego przedmiotem był podział Europy Środkowej na strefę wpływów sowieckich, strefę wpływów niemieckich, nie tylko nie był potwierdzony czy uznany przez Wielką Brytanię i Francję, tylko nawet te kraje, nie były, te mocarstwa nie były w tej sprawie konsultowane. W związku z tym postawione zostały w sytuacji takiej alternatywy, że albo przyjmą do wiadomości to, że Niemcy i Związek Sowiecki podzieliły Europę między siebie bez pytania ich o zgodę, to oznaczało rezygnację ze statusu mocarstwego, albo będą próbowały bronić swojego mocarstwego statusu siłą. No i zdecydowały się na to drugie rozwiązanie, tym łatwiej, że zgłosił się ochotnik, który zadeklarował, że gotów jest bronić mocarstwego statusu Wielkiej Brytanii i Francji nawet za cenę własnego istnienia. Tym ochotnikiem była Polska, no i została za to straszliwie ukarana. Tak wyglądała ta kolaboracja Polski z Hitlerem. Proszę państwa, warto zwrócić uwagę, że o ile kolaboracja z Hitlerem to jest uznana za coś w rodzaju zła absolutnego, to kolaboracja ze Stalinem już nie. Warto nad tym się zatrzymać chwilę, bo jeśli chodzi o liczbę ofiar, no to Hitler przy Stalinie to może być tylko czeladnikiem i to takim mało skutecznym. Pecha miał Hitler, że akurat się za Żydów zabrał, bo gdyby na przykład nie miał bzika antyżydowskiego, to jestem przekonany, zresztą niektórzy Żydzi tak mówią, że Żydzi byliby najgorliwszymi wykonawcami hitlerowskich zbrodni. No ale tak się złożyło, że miał tego bzika antyżydowskiego, w związku z tym teraz jest symbolem zła absolutnego, a Stalin to taki dobroduszny, jak w tej anegdotce,
nie wiem, czy Państwo znacie, Stalin przemawia i ktoś kichnął. No i Stalin przerwał przemówienie, pyta, kto cichnął. Oczywiście nikt się nie przyzna, więc wydał rozkaz, pierwszy riad, rozstrzelać. Wpadają NKWD-ści, słychać tam, wyprowadzają ten pierwszy rząd. Salwa, no zgroza już na sali zapanowała. Stalin znowu pyta, kto cichnął. No już tym bardziej nikt nie odpowie, więc drugi riad, rozstrzelać. I taka, no już panika na sali, wreszcie jakiś starowina tam na końcu siedzący myśli sobie tak, no ty ludojad wygubił młodych ludzi, ja i tak stary jestem, zresztą co to za życie pod bolszewikami, przyznam się. No i Stalin po raz trzeci pyta, kto cichnął, a on mówi, to ja, towarzysz Stalin. A Stalin powiada, na zdrowie wam, dzieduszka, na zdrowie. No i to tak właśnie w takiej formie Stalin dobroduszny jest przekazywany. Proszę Państwa, nasi umiłowani przywódcy zareagowali świętym oburzeniem na te kłamstwa Putina, które oczywiście są w najgorszym stalinowskim stylu, ale wygląda na to, że się nie zastanowili ani przez chwilę, tylko jeden przez drugiego tam Putinowi złorzeczyli, nie zastanowił się żaden z nich ani przez chwilę, po co Putin to właściwie zrobił, dlaczego sobie akurat w tym momencie to przypomniał. I dlaczego tak gwałtownie cała ruska dyplomacja tu wystąpiła? Kolega Mikke powiada tak, że ten atak Putina jest całkowicie nieracjonalny. On robi nam tylko dobrze. Wszyscy patrzą na to wielkimi oczami. O co temu Putinowi chodzi? Otóż nie zgadzam się z tą oceną. Dlatego że to jest działanie racjonalne i już nawet wiemy, dlaczego Putin tak zrobił. Otóż może by się to nie udało mu, gdyby nie nasi umiłowani przywódcy. Otóż właśnie dzisiaj, to znaczy 3 stycznia, pan prezydent Duda ogłosił, że nie pojedzie do Izraela, do Yad Vashem, na uroczystości rocznicy wyzwolenia obozu oświęcimskiego, ponieważ będzie tam przemawiał zimny ruski czekista Putin. No, jestem przekonany, że właśnie o to Putinowi chodziło. O to Putinowi chodziło, żeby naszych durniów podpuścić w ten sposób. A oni łyknęli przynętę, jak szczupak robaka w bajce Krasickiego. No i jaki będzie rezultat? Ano taki, że jedynym mówcą z Yad Vashem, a to przemówienie zostanie na cały świat roztransmitowane, będzie właśnie Putin. I on powtórzy to wszystko. I nie spotka się z żadną polską repliką, bo te repliki, które tam pan prezydent Duda czy premier Morawiecki w rządowej telewizji za pośrednictwem pani Choleckiej ogłasza, to tego nikt nie słucha. Tego nikt na świecie nie słucha. Natomiast gdyby prezydent Duda wziął sobie przez chwilę na wstrzymanie, zastanowił się, dlaczego Putin to robi i postanowił dać mu odpór polemiczny właśnie w Instytucie Yad Vashem, to świat by to usłyszał, a tak to tego nie usłyszy. Putin jest cokolwiek, to jest taki, no co to dużo mówić, zimny ruski czekista, ale o wszystko można go posądzić, tylko nie o brak racjonalności. Więc tu akurat wydaje mi się, że kolega Mikke się myli, no i że się ośmieszył. Wcale się nie ośmieszył, to myśmy się ośmieszyli i to jest niestety widoczna różnica między jakością naszej dyplomacji i jakością dyplomacji rosyjskiej, która czasami jest chamska, ale skuteczna. Natomiast nasza ani chamska, ani skuteczna nie jest, tylko po prostu głupia. I to jest bardzo przygnębiające, zwłaszcza w sytuacji, kiedy no, rzeczywiście ciemne chmury się zbierają
nie tylko nad naszym nieszczęśliwym krajem, ale nad naszym nieszczęśliwym krajem też. Otóż właśnie tutaj od 1 stycznia 2020 roku białoruskie rafinerie przestały odbierać surowiec w Rosji. Informuje telewizja Bielsat. Przestały odbierać surowiec w Rosji. Nie przestały odbierać, tylko Rosjanie im zamknęli kurek. No, telewizja Bielsat po prostu ordynarnie kłamie. Ordynarnie kłamie. Jeszcze w dodatku w ten sposób, no tam na szczęście nikt tej telewizji nie ogląda, pies z kulawą nogą. No ale po co? Tym bardziej po co tak kłamać? To są też takie kłamstwa w najgorszym komunistycznym wydaniu, PRL-owskim wydaniu. Więc dysponują zapasami. A tu, no proszę, i to powołuje się Bielsat na agencję Reutera, że Białoruś dysponuje zapasami ropy, no to na pewno dysponuje, ale to jest wszystko przecież element wchłaniania Białorusi. I przypomnę, że telewizja Bielsat powstała po to, żeby ujadać na prezydenta Łukaszenkę, żeby lansować jakichś typów spod ciemnej gwiazdy, którzy tylko przeciwko Łukaszence występowali. No a teraz się okazuje, że ten Łukaszenko to jest nasza ostatnia nadzieja, bo inaczej to Rosja przybliży na swoje granice aż do Bugu. No i widzimy, jak to się kończy blagierstwo, które niestety zapoczątkował pan minister Rotfeld, jak piastował stanowisko ministra spraw zagranicznych. Przypomnę, coś to było. Otóż w 2004 czy 2005 roku Kondoliza Rice przyjechała do Wilna i powiedziała, że trzeba na Białorusi z tym Łukaszenką zrobić porządek. No i co polski minister spraw zagranicznych zrobił? Poderwał do ataku na Łukaszenkę Związek Polaków na Białorusi. Nie jako tam jeszcze gdzieś na końcu tych atakujących, tylko jako jedynego nieprzyjaciela. No to był dla Łukaszenki dar niebios, bo oczywiście polskie wpływy na Białorusi zostały zredukowane do gołej ziemi, co być może było efektem lekkomyślności pana ministra Rotfelda, ale ponieważ go cenię trochę wyżej, to sądzę, że raczej wykonywał zadanie, którego efektem właśnie mogło być zredukowanie polskich wpływów na Białorusi do zera. No to myślę, że Niemcom nie było to nie w smak, także tak to wygląda. Tymczasem, proszę Państwa, Amerykanie zamordowali irańskiego generała na lotnisku w Bagdadzie, irańskiego generała dywizji. No i prezydent Trump potwierdził, że to na jego polecenie to się dokonało. Proszę Państwa, gdyby na przykład Ajatollah jakiś zlecił zabójstwo Donalda Trumpa i taki zamach by został przeprowadzony, to jak by się to nazywało? To by się nazywało atakiem terrorystycznym. Tymczasem to widać wyraźnie, że wszystko zależy od tego, kto kogo zabija i z jakich pozycji. Bo jeśli ktoś zabija naszego, to kogoś tam naszego, no to wtedy jest terrorystą. Natomiast jak my zabijamy, no to wtedy to jest akt chwalebny, którym się chwalimy. Warto zwrócić uwagę, że jak to się ma do Karty Narodów Zjednoczonych, które Stany Zjednoczone, podobnie jak i nasz nieszczęśliwy kraj, podpisały, no widać wyraźnie, że stosunki międzynarodowe wracają do stanu anarchii całkowitej i to w dodatku zabarwionej właśnie tego typu incydentami. Dobrze to nie wygląda. No i premier Iraku nawet jest oburzony, bo to takim kolosalnym pogwałceniem suwerenności Iraku, które uruchomi niszczycielską wojnę w Iraku, regionie i na świecie, no to jest akurat możliwe, że
niszczycielska wojna musi się czymś żywić, jakieś paliwo musi mieć. No i dodatkowym takim paliwem może być to ostrzeżenie, jakiego Donald Trump udzielił tureckiemu prezydentowi, żeby nie ingerował w Libii, bo tutaj Turcja zamierza wysłać tam wojska, no a Stany Zjednoczone nie chcą, żeby tam Turcja wysłała wojska. Warto przypomnieć, że chaos w Libii zapanował, kiedy po tak zwanej jaśminowej rewolucji. Warto przypomnieć, jak do tych rewolucji jaśminowych doszło w północnej Afryce. Otóż odbył się w październiku 2010 roku nieformalny szczyt w Deauville z udziałem trójki takich przywódców umiłowanych, tam francuski prezydent Mikołaj Sarkozy, nasza złota pani i rosyjski prezydent Dmitry Miedwiediew. No i tam na tym szczycie, który miał charakter nieformalny, podjęto decyzję taką, znaczy pani nasza złota zgodziła się na pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. Oznaczało to w przełożeniu na język ludzki, że Berlin zgadza się na to, żeby Francja budowała sobie takie kieszonkowe imperium w basenie Morza Śródziemnego. Co tam w zamian za to dostała, no to możemy się tylko domyślać. No i rzeczywiście pogłębianie integracji rozpoczęło się półtora miesiąca później. W grudniu 2010 roku wybuchła jaśminowa rewolucja w Tunezji, która się zakończyła obaleniem tunezyjskiego tyrana. Dlaczego w Tunezji? A dlatego, że przywódcy wszystkich opozycyjnych partii tunezyjskich przebywali na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiego wywiadu. W związku z tym tam najłatwiej było przygotować tę rewolucję. Nawet nikt tam specjalnie, wiele ofiar nie było. No i zakończyła się pomyślnie. No to lud egipski nie chciał czekać ani chwili dłużej i przystąpił do obalania własnego tyrana w osobie prezydenta Hosni Mubaraka. No i go obalił. Oto lud libijski nie chciał czekać ani chwili dłużej i przystąpił do obalania Muammara Kaddafiego. I tu się nam wyjaśnia udział prezydenta Miedwiediewa w tym szczycie w Deauville, bo tak to byśmy, gdyby nie Kaddafi, to byśmy nie wiedzieli, co on tam w ogóle robił. A Kaddafi nam trochę wyjaśnia. Otóż od 1969 roku, kiedy to Muammar Kaddafi na czele grupy oficerów obalił libijskiego króla Idrisa i zajął jego miejsce, był najukochańszą duszeńką Kremla. Kreml niczego mu nie potrafił odmówić, to był generał Jaruzelski, też się z Kaddafim przyjaźnił i tak dalej. Tam Kaddafi pisał do niego takie listy, psie niewierne i tego. No i, ale kiedy zbuntowany lud libijski wyciągnął Kaddafiego z jakiegoś tunelu, w którym on się ukrywał i rozszarpał go przed kamerami telewizyjnymi, to ruscy szachiści nic tam specjalnie nie powiedzieli, czy nawet w ogóle nic nie powiedzieli. Dlaczego? Ano dlatego, że prezydent Miedwiediew na szczycie w Deauville musiał swoim rozmówcom zacytować pana Jerzego Owsiaka. A z Kaddafim to rób ta co chce ta. On już naszą duszeńką nie jest. No i teraz od tamtej pory w Libii zapanował chaos i prezydent Erdogan chciałby chyba tam ten chaos trochę uspokoić, żeby no, odzyskać tureckie wpływy. Jak pamiętamy, Turcja kiedyś, Imperium Osmańskie, bardzo daleko się rozciągało. No i tutaj prezydent Trump mu w tym zamierza przeszkodzić, no bo gdzie tu jakieś tureckie wpływy, kiedy Stany Zjednoczone są zainteresowane w utrzymaniu chaosu w państwach, które w przeszłości, słusznie czy niesłusznie, to jest inna sprawa, były uważane za
zagrożenie dla bezcennego Izraela. Nie ma takiej rzeczy, której by prezydent Trump dla Izraela bezcennego nie zrobił, nawet gdyby to miało się skończyć wywołaniem wojny światowej. No, wtedy Izrael by wyszedł zwycięsko, bo wojna by tu się toczyła na całym świecie, a i w Izraelu nie. No i to jest właśnie, i to jest taka małą mądrością rządzony jest ten świat, trzeba powiedzieć. Tym bardziej, że Korea Północna, straszliwy Kim Jong-un, zapowiedział odstąpienie od moratorium na tam wykonywanie prób jądrowych, czy w ogóle na broni jądrowej. Zapowiedział jakąś oszałamiającą nową broń. No, to może być tam taka blaga, ale może też nie być. W każdym razie sytuacja na świecie dosyć napięta, a tymczasem my się zajmujemy, że tak powiem, walką o odzyskanie śmietnika. Pan marszałek Tomasz Grodzki, który tam jest oskarżany o łapownictwo, wystąpił do Komisji Weneckiej, żeby mu tam Komisja Wenecka powiedziała, co sądzi na temat nowelizacji ustaw sądowych, tym tam Izbę Dyscyplinarną i tych sędziów tam najwyższych. Proszę Państwa, no widać wyraźnie, że jeśli tak dalej pójdzie, to Polska już całkiem zrezygnuje z suwerenności. Jakieś komisje weneckie będą nam ustanawiały prawo, co nam wolno, czego nam nie wolno. No ale jak takich ludzi nasi obywatele wybierają, jak pan Tomasz Grodzki, no to niczego dobrego spodziewać się nie możemy. A tu jeszcze w dodatku no, do Trybunału Konstytucyjnego została dwójka sędziów, pani Pawłowicz i pan Piotrowicz. Tak można powiedzieć, że Piotr i Paweł dostali się do Trybunału Konstytucyjnego, no i tu ubolewają nad panem Piotrowiczem, który zresztą przegrał, jeszcze wyrok nie jest prawomocny, ale przegrał sprawę o naruszenie dóbr osobistych pani pierwszej prezes Małgorzaty Gersdów i tam jeszcze jakiegoś dygnitarza sądowego, że nazwał ich złodziejami, i to w dodatku zwyczajnymi. No, tego już naprawdę za wiele, że złodzieje, no to ta, ale jeszcze zwyczajni, no coś okropnego. Myślę, że niezawisłe sądy nie rozsmarują sędziego Piotrowicza na podłodze. No i wtedy, jak to Józef Stalin mówił, jak znika człowiek, to i znika problem.